Papież Franciszek, inaugurując w ubiegłym roku Czas dla Stworzenia, inicjatywę, podczas której ludzie podejmują posty, są organizowane najróżniejsze wydarzenia na rzecz stworzenia, objął ją tematem: Wszystko jest ze sobą połączone. To, w jaki sposób żyję, ma wpływ na moich bliskich, tych, którzy są obok mnie. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest wiele inicjatyw podejmowanych przez nas, wiele działań, których konsekwencje muszą ponosić ludzie po drugiej stronie planety. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że od tego, jak my żyjemy dzisiaj, taka będzie jakość życia naszych dzieci? Jesteśmy odpowiedzialni za nasze wybory i nie możemy siebie usprawiedliwiać zdaniem, że przecież wszyscy tak robią. Jeżeli wszystko jest ze sobą połączone, to pamiętajmy też, że troszcząc się o środowisko, troszczymy się o drugiego człowieka i troszczymy się o samych siebie, ze względu na to, że każdemu z nas potrzebna jest czysta woda i czyste powietrze. Niestety ze smutkiem zauważamy, że wśród naszych braci i sióstr są tacy, którzy z pogardą i z ironią traktują wszystkie doniesienia na temat tego, że wszystko może zakończyć się jedną wielką katastrofą. Człowiek ma wpływ na to, że jest zmiana klimatu. Jeżeli ktoś z Was zna jakiś poważny ośrodek naukowy, który mówiłby inaczej, to proszę o zostawienie linku w komentarzu. Naukowcy jednym głosem alarmują, wołają, proszą o to, żebyśmy zmienili sposób życia, ponieważ zmiany. Staną się niedługo nieodwracalne. Papież Franciszek zauważa, że tempo spożycia, produkcji odpadów i zmian środowiska przekroczyło możliwości planety na tyle, że dotychczasowy styl życia, będąc niemożliwym do utrzymania, może się skończyć tylko katastrofą. Złagodzenie skutków obecnej dysproporcji zależy od tego, co robimy dziś. Zwłaszcza w obliczu odpowiedzialności, jaką przypiszą nam ci którzy będą musieli ponosić najgorsze konsekwencje naszych działań. Nasze wybory i nasze zakupy kreują popyt. I to od nas, od naszych wyborów tak naprawdę zależy, kogo wzmacniamy na rynku, a komu nie udzielamy wsparcia. Jest ta piękna zasada, która mówi o tym, żebyśmy na przykład odżywiali się tym, co wyrasta, rośnie, jest produkowane w promieniu 60 km. Szukajmy pozytywnych i dobrych rozwiązań i nie napinajmy się, jak mówimy cały czas o klimacie, że czeka nas jakaś wielka katastrofa, tak jak ja to przed chwilą zrobiłem. Możemy sobie postawić pytanie, czy my mamy jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje? Czy my mamy moralny obowiązek sprawdzania, jak został wyprodukowany dany produkt? Czy to nie powinno się odbywać jakimiś wyższymi siłami? Czy nie powinno się tym zajmować rząd? On powinien korygować, czy produkty powstają w warunkach godziwych dla drugiego człowieka, czy nie ma ryzyka narażenia życia dzieci czy osób słabych. Niestety, bez względu na to, czy mamy tę świadomość, czy nie mamy tej świadomości, konsekwencje są takie, jakie są. Albo wzmacniamy jakieś działania, albo je osłabiamy. Kilka dni temu spotkałem kolegę, który z wielką radością, trzymając w ręku nowiutką parę spodni, zapytał, ty wiesz, ile one kosztowały, co za okazja? Patrzę dobrej jakości spodnie, rzuciłem jakąś cenę, a on mówi: 12 zł. 12 zł, co za okazja? Kupiłem cztery pary. Patrzę na gościa i mówię: Masz grzech. I on pyta dlaczego. Zadałem pytanie: Dlaczego kupiłeś cztery pary? A on mówi: Bo kosztowały 12 zł. Często kupujemy coś tylko dlatego, że jest tanie, że jest dobre i tanie. To jeszcze lepsza promocja, jeszcze lepsza okazja, nie zastanawiając się nad tym, jakie były rzeczywiste koszty produkcji danej rzeczy. Producenci wiedzą, ile jesteśmy w stanie dać za dany towar i będą zaniżać koszty produkcji, wyprowadzając je z naszego kraju. Będą szukali osób słabych, którzy poniosą konsekwencje, które, którzy poniosą koszty produkcji. A co jeszcze w tym wszystkim jest najtrudniejsze i najsmutniejsze, że przy produkcji wielu rzeczy niszczone jest środowisko. Papież Franciszek akcentuje to w encyklice Laudato Si. On podkreśla, jak wielkie koszty środowiskowe ponoszą te kraje, do których przeniesiona została produkcja. A szczególnie jeszcze mówi o tym, kiedy takie firmy kończą działalność, wycofują się i pozostawiają wielkie szkody ludzkie, ekologiczne. Bezrobocie, martwe wioski, wyczerpanie pewnych zasobów naturalnych, wylesienie, zubożenie lokalnego rolnictwa, rzeczy, od których włos się jeży, a których my nie jesteśmy w stanie dotknąć, bo to wszystko dzieje się gdzie? Gdzieś tam, hen daleko. Ja przecież nie mam na to wpływu. Papież Franciszek mówi o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, która powinna wzbudzić w nas wyrzuty sumienia. Kraje Europy Zachodniej i Ameryki Północnej zaciągnęły bardzo poważny dług, budując swój niesamowity rozwój na krwi i cierpieniu niewinnych osób. Mówimy tutaj o bezprawnym położeniu ręki na paliwach kopalnych, na metalach szlachetnych, których złoża są na przykład w Afryce, a które do tych państw już nie należą. Wiele lat ucisku, niewolnictwa, niesprawiedliwości doprowadziło te kraje do ruiny gospodarczej, do ruiny intelektualnej, doprowadzając do tego, że dzisiaj wiele prywatnych firm może bezkarnie wydobywać surowce naturalne w tych państwach. To, jak my postępujemy dzisiaj, zamykając swoje granice przed uchodźcami klimatycznymi, przed uchodźcami, którzy chcą dobić do Europy Zachodniej w poszukiwaniu nawet pracy, powinno być też naszym wyrzutem sumienia. Jakby tego było mało, to do tego jeszcze moglibyśmy dołączyć szkody spowodowane eksportem do krajów rozwijających się toksycznych odpadów stałych i ciekłych i ich zanieczyszczająca działalność. Bracia i siostry, to nie brzmi jak dobra nowina. To jest dramat naszych braci i sióstr, o którym nie słyszymy w codziennych wiadomościach, w newsach, ponieważ bardzo źle słucha się tego, że nasi bracia i siostry po drugiej stronie planety cierpią z powodu naszych, naszych wyborów, że chcemy żyć ponad stan. Gdyby każdy chciał żyć tak jak przeciętny Polak, potrzebowalibyśmy drugiej planety. Gdyby każdy człowiek chciał żyć tak jak przeciętny Amerykanin, potrzebowalibyśmy ośmiu planet. To są opinie naukowców. Cieszę się, że papież Franciszek, podejmując ten temat w encyklice Laudato Si' dotykający ekologii integralnej, mówi o tym i przypomina słowa, które powiedział Paweł, papież Paweł VI, że jeżeli będziemy prowadzili niekontrolowany rozwój, jeżeli nikt nad tym nie zapanuje, to pierwszą ofiarą takiego niekontrolowanego rozwoju będzie właśnie człowiek. Instytucji i firmy, które badają produkty, w jaki sposób one są przygotowywane, w jaki sposób one są wprowadzane na rynek, cały czas jest zbyt mało. Potrzeba naszej większej aktywności, uważności, informowania się w tym świecie, w którym bardzo ciężko jest odkryć, co jest dobre, co jest złe. W obliczu tych wszystkich wiadomości, no, ręce opadywują. Chciałoby się też zacytować tego popularnego polskiego autora, który powiedział, że gdyby świniom nałożyć kagańce, to trufli starczyłoby dla wszystkich. Żyjemy w społeczeństwie, które na skutek takiego rozdmuchanego egoizmu swojego. Patrzy tylko na to, jak zaspokoić swoje własne potrzeby. I żeby to były jeszcze potrzeby, które są Twoimi prawdziwymi potrzebami, moimi prawdziwymi potrzebami. Powtórzę, że żyjemy zaspokajając potrzeby wygenerowane przez kogoś innego. A prawdziwe szczęście, do którego powinniśmy dążyć, to to, żeby posłuchać swojego serca. Czego ja naprawdę potrzebuję do szczęścia. I to może być klucz, to może być pierwszy krok do tego, żeby naprawiać ten świat. Spróbujmy razem jeszcze raz.